A więc tak, dzień dobry, dobry wieczór. Kłania się Marek Puma 37 z YouTube'a. Widzimy, że tutaj jest nowy regulamin. Regulamin. I co mi, że tak powiem, z regulaminu, drodzy mili, jeśli drodzy mili, jeśli naprawdę ja ten regulamin mam w nosie, ponieważ zeszły miesiąc co najmniej 3 razy krytyczny błąd Fortnite'a, o którym nie ma żadnej mowy w żadnej aktualizacji, że jest poprawiony, że został zauważony, że podjęli działania w tym kierunku. Absolutnie nie ma nic z tym. Wywala mnie tak, że ja nie jestem w stanie nawet w miarę szybko zresetować konsoli. To nie jest gra na PC-cie, to jest gra na konsoli. Z tego co wiem, jest fajnych multum rzeczy dodanych. Aczkolwiek aczkolwiek, drodzy mili, osoby e-sporcie, ja jestem graczem pi razy about. Czyli takim graczem, który szczerze mówiąc powiem wam szczerze, że no jakby nie powiedzieć, no nie, nie jestem w stanie wygrać. Aha, wyposaż odbierz. Dobra, będziemy ją musieli łowić. Co wiem? Wiem na pewno, że doszły nowe bronie. I między tymi nowymi broni, aha, właściwie wróćmy do jeszcze sportu. Tutaj sobie pominiemy. Ekran czytywania, wyposaż. I na tym się kończy. Będę musiał wejść do szafki. Szafka. Edytuj. Aha, okej, okay, tu dostałem tą, a gdzie jest ta? A jest. Edytuj. Wróć. Także tam suma do wygrania. No to powiem wam szczerze, że no jest imponująca. Jest imponująca i nie powiem, że w e-sporcie, drodzy mili, jakby powiedzieć, w e-sporcie no będą ludzie zadowoleni. Ci, co oczywiście wygrają, ci, co oczywiście, jakby to powiedzieć, mają szansę, to mają, a zazwyczaj są to ludzie, którzy, jakby to rzec, no, jakby nie było, to są ludzie, którzy no są grają, no nie, oni się w tym lubują, dla nich 12 godzin przegrać w grę, to jest uno piccolo problemo. Także nie powiedziałbym, że nie będzie takich osób, które wygrają, bo na pewno takie się znajdą i gratuluję już im. Mam nadzieję, że pomiędzy nimi będzie
oddział lub pojedyncza osoba, bo turnieje są podzielone na kwalifikacje pecetowe i kwalifikacje konsolowe, z tym, że co najśmieszniejszego, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem informację, ale nie ma PlayStation Store. A więc ja nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. W każdym bądź razie, no, szczerze mówiąc, tutaj rozwiązanie jest piękne. Nad tym się nie będziemy rozwijać. Może jeszcze jedno. To mi się bardzo podoba. Także zagramy sobie jeden mecz i cóż, dalej lecąc. Co do nagrody dla osób, które się zakwalifikują, o pięknie to wygląda, to jest zarąbiste. To przyznać muszę, że ta współpraca z LEGO im idzie. Jeżeli chodzi o LEGO no te samochody, ja nie wypowiem. Jeżeli będzie trzeba specjalnie ściągnąć grę, aby mieć dodatkowe skórki, to ja mówię pas, ponieważ ja tą grę próbowałem i nie przypadła mi oczywiście do gustu. Wyposaż. I tu znowu już mi zmieniło postać. Szapka. Haha. Emotka. A ja nie chcę emotki. Ja chcę postaci, ja chcę nagrać nową nocowy. O, i ta parasolka. Ja ją już dostałem za darmo. No proszę bardzo. No i cóż, sporcić te osoby, bo zacząłem mówić, które się zakwalifikują, ale nie zakwalifikują się do kolejnych wydarzeń w e-sporcie, dostają szał, naprawdę, uwierzcie mi, no szał niesamowity, bo ekran wygaszacza. No i to pięknie wygląda. To jest zarąbiste, jeżeli cutscenka, a materiał, czyli gra, będzie idealnie, fajnie wyglądała, tak jak tutaj, no to widzę, że nawet pociągnie fabułę, co bardzo jest dla mnie miłe, bo zawsze narzekałem, iż ta fabuła jest pomijana, gdzieś tam w tyle obstawiana. Widzę, że graficznie tu się mega nastarali i mam nadzieję, że to tak wygląda, jak tu widać. A w szczególności widzimy tutaj Call of Duty, jeżeli chodzi o celowniki optyczne i oraz, co wspomniałem, samochody, które będą w karnecie za 900 pałdolców, z czego 950 czy 900 i 1500 do wygrania. Coś my kupili teraz, no nie? Boście widzieli, że kupiłem, więc to będzie. Tylko że regułę ja nie lubię. Natomiast wracając do uzbrojenia, bo mówiłem o lince zaczepnej. Tu was zachęcałem, żeby kiedyś zagrać na raka. W narace już ten system jest od ponad 3 miesięcy, jak gram w narakę. Tam jest spinaczka pionowa, pozioma,
i upadek, czyli grawitacja tam nie obowiązuje. Obowiązują całkiem inne reguły, można powiedzieć, że zagrać na flecie prostym, czy też na, powiedzmy, coś w rodzaju wiolonczeli, tyle że leżącej na stole. Jeżeli chodzi o konsolę, jest to obrane w kilka przycisków, natomiast chodzi mi o przyciąganie harpunem, że tak się wyrażę, postaci. O, widzę, że tu są zmiany nawet. Podpowiedzi co do zadań. Zaskakująco pozytywnie odbieram, że tak powiem, wstęp do zagrywki. Tutaj mega mi się to podoba, jeżeli chodzi o broń. Czekajcie, o, jeżeli chodzi o broń, no to faktycznie broń jest szybka i to mi się podoba. Zobaczymy, jak to będzie z przeładunkiem. Bo bronie jak na razie się spisują. To im trzeba sprzedać. Znaczy przyznać. De facto, jeżeli chodzi jeszcze raz o ten harpun. No cóż, na raka. Jeżeli chodzi o. Przypomina na rakę. Bo tutaj w krótkim, zwięzłym, że tak powiem, klepańce się pomiędzy jednym a drugim zawodniku. Ona pozwala. I dodatkowo zadać cios. Natomiast jeżeli chodzi o sam karnet bojowy 1500 pałdolców, no szczerze mówiąc nie oglądałem jeszcze do końca, na sam koniec zobaczymy sobie karnet, jaki on jest w tym sezonie. Na szczęście w momencie, kiedy była aktualizacja i przerwa w tym, ja nie czekałem, ponieważ ja zawsze mam problem, mianowicie jak to się mówi, z wejściem do gry. Więc tutaj, szczerze mówiąc, no nie powiem, że oczekiwałem. Ja sobotę i niedzielę, jak to było drugi, to ja grałem w co innego i uważam, że po prostu Fortnite na tyle mnie wkurzył, że no nie opłacało się, prawda, korzystać z gry. Wolałem, jeżeli już, zagrać w inną grę, co dawało mi więcej frajdy. Natomiast widzę, że tutaj granat został elektryczny. Wolałem dymny, szczerze mówiąc. I co jeszcze powiedzieć? No, no niestety znowuż poskąpili, jak to się mówi, nagród. No poskąpili nagród, zmienili układ, jeżeli chodzi o leczenie. Widzę, że tutaj snajperka nawet jest. Bardzo ładny celownik, super. Naprawdę celownik jest mega dobry. Jeżeli chodzi o celownik, no to tutaj oto od początku, jak grałem w Fortnite'a, o wyraźny celownik, czyli odkąd grałem w konsolę i grałem na PC-cie, zawsze się prułem, że ten celownik był na tyle słaby, widoczny na tle mapy, że naprawdę no trzeba było mieć naprawdę dobrze ustawione, żeby no widzieć, co ładujesz, no nie? Więc tutaj myślę, że się poprawili znacząco, bo to widać na każdym tle, nawet na białym jest to bardzo dobrze widoczne, więc tu mnie bardzo cieszy. Natomiast no, nagród no słabiutko, jeżeli chodzi o zachęcenie, to grafika bardzo zachęca. Jeżeli chodzi o nagrody, no to no nie powiedziałbym. Aha, tu jest za. To jest dobre, to jest fajne. To mi się bardzo podoba. To mi się bardzo podoba. O, jak powiedziałem, celowniki optyczne. Mega fajna sprawa, tyle że, jak już wspomniałem, wzorce
No bo z tradycyjnych broń, powiedzmy, już niekoniecznie Call of Duty, no ale, ale tradycyjne wzorce dali, co bardzo pochwalam, jak już wspomniałem. Natomiast nagrody słabiutko, słabiutko. Słabiutko uważam, że zachęcam, jak 8 grudnia nie wpadnie dodatkowy karnet zachęcający za, powiedzmy, 900, 500, za 900 czy 1000 obdolców, no to tutaj mamy 1500, tak, za tym karnecie do zdobycia. I to jest, może to jest pocieszające, że będzie nas stać na dużo więcej niż do tej pory, jeśli chodzi o zakup, ale widzę, że tu podki zwykłe też są. Czyli można powiedzieć, że też doszła jakby nowa podka. Aha, i odwieczny dzisiaj ja się rozpędzam po to, żeby wykonać ślizg. No teraz, teraz się łapło, jeżeli chodzi o animację śniegu. W porządku, bardzo udane. Nie wiem, czy przeżyję. Nie wiem, czy przeżyję, ale spoko, luzik. Natomiast no, no tutaj się naprawdę wysili. Jeżeli chodzi o śnieg, o zamiecie, o że tak powiem, zagrożenia typu burza, powiedzmy, że tak sobie to ujmę. Super, że można iść, a nie stać w miejscu. Aha. Czyli faktycznie zostało, jeżeli chodzi o, no idzie, szybko się regeneruje chodzenie, to jest bardzo dobre, to mnie bardzo cieszy, bo moim zdaniem było zbyt wolne, jeżeli chodzi o poprzednie. Nie to! Nie to! Orzesz w ciul! No i zginę. Ja piórkuję. I nie wiem, jak stąd wyjść, no nie? Chyba jedyny motyw to jest przez ten pociąg. O, mam nadzieję, że pociąg na tyle kursuje, że mnie nie ubije. Natomiast jak tradycyjnie jestem zbyt wolny do tej gry i prawdopodobnie, o, jeszcze burza jest z naraki, ale jajo, to też zgapili? Ja piórkuję. Pewnie jeszcze jest tam, w tej burzy jest tak zwany zawodnik. No nie przeżyje. Nie ma bata. Nie ma bata. Także, no tutaj się, jak na moje skromne zdanie, to bardzo ładnie, że zostawili drzewa, które są i one bardziej oddają. Czy woda jest szybsza? Jest już woda szybsza, ale niestety ja zginęłem z gość gracza. No nie, ma powrót. Także jak do tej pory z grafiki jestem mega zadowolony, natomiast no, z nagród nie za bardzo, szapka, sklep, czekajcie, karnet bojowy. Jeżeli chodzi o karnet bojowy, no to szczerze mówiąc, to jest fajne, to jest zarąbiste, to mi się podoba.
to trzeba przyznać, że nie licząc oczywiście malowania, no nie, bo postacie samo w sobie są fajne. Widać, że... A to co się tak trzęsło? O nie! Kolejny kwadraciak. No cóż, no trudno. Ich gra i opcję. W każdym razie ja już widziałem, że mi się trząsł ekran, coś tam, jakiś dodatek wchodził na postać dodatkowy. Więc mam wrażenie, że tego błędu nie poprawili, a ja z kolei na Discordzie nie dam im telefonu. Nie ma takiej opcji. O, fajna postać, żeby uwiarygodnić DC Fortnite'owe, bo tam zakładają, że jakieś błędy będą, no to no, postacie są przefajne. Jeżeli chodzi o pojazdy, no to źle myślałem, że regułę będzie tutaj obowiązkowe. Tu się pomyliłem. Natomiast postacie są zarąbiste, jeżeli chodzi o fakt. I ich stroje są naprawdę wyszukane. No powiedzmy nie wszystkie, bo akurat ta postać to nie. Ale te już tak. Te już tak, jeżeli chodzi o pojazdy, jestem mega zadowolony. Tutaj jeszcze nie mamy, więc jeżeli miałbym ocenić na ten moment, czyli pierwsze wrażenie z tej gry, takie 9,5, a nawet tylko 9, bo nie wiem, czy znowuż mnie nie wyładuje po 2-3 godzinach gry Fortnite. Więc na tym kończę, drodzy mili. Życzę powodzenia. No i cóż, współczuję tym, co się nie dostaną w e-sporcie dalej i wygrają tylko, jak to się mówi, ekran wygaszania, bo Fortnite'a nie stać na nic więcej. Oczywiście oprócz nie mówiąc o zadowalającej sumie, no nie, ale to jest dla tych, którzy są pro sami w grze Fortnite. Ja też bym mógł być, ale nie będę z uwagi na swoje choroby, więc ja tu już wiem, że jestem przegrany i może dlatego też liczę i wiem, że nie tylko ja jestem w takiej, że tak powiem, formie, bo początkujący, co niektórzy inni gracze o słabszej również reakcji, też e-sporci nie mają szans na nic więcej, jak tylko na ekran wygaszania, a mogłaby być chociaż jedna postać, która ewentualnie drzemie w magazynie, mogła być. No i jeszcze raz powtarzam, liczę, że 8 kwietnia dojdzie dodatkowy karnet. A jeżeli nie, to do końca roku. Może to zrekompensuje moje wkurzenie się co do psucia mi gry poprzez błędy, pliki i zatrzymanie mi do takiego stopnia konsoli, że ledwo da się ją zresetować. Tak, dokładnie, rozumiem. To już pokazywałem na YouTubie, także jeżeli ktoś nie wierzy, to może zaglądać. Jest krótki short pokazany, jak to się działo na Twitchu, gdzie live prowadzę Tiger Puma. Także, no cóż, to tyle. To tyle z pierwszych wrażeń. Do zobaczenia na live. Hej!